Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Retro. Słuchajcie, no, właśnie trąciłem kamerę od razu na początek, ale słuchajcie, zadaję sobie ostatnie pytanie, czy dzięki mojemu klonowi ZX Spectrum i na Spectrum ma stanę się graczem? E, no, tego jeszcze nie wiem, ale w krótkim czasie udałoby się ukończyć drugą grę. E, grę o podobnym charakterze, jak tą, którą pokazywałem poprzednio, więc słuchajcie, może od razu zacznijmy. Od jej wygrywania, bo jak to na moim spektrumie, to na pewno chwilę potrwa, więc odpalam sobie odpowiedni tytuł. No i będę gadał dalej, słuchajcie. Gry te dzieli jednak epoka. Poprzednia gra, w którą graliśmy, to był Smok Wawelski No i to była gra, słuchajcie, którą można określić jako na no, taki początek polskiego Game Devu w zasadzie, tak? Rok 1987. Gra, która no, miała być na no, takim już profesjonalnym wydaniem. No, mówi się, że to dopiero mózg procesor był taką pierwszą profesjonalnie wydaną polską grą komputerową, ale to już była taka ciekawa wprawka, tak? Słuchajcie, teraz to jest gra też na Spektrum, ale co ciekawe, z roku 2017. A więc, no, słuchajcie, epoka. Epoka później zobaczymy, jaka będzie różnica. No i w gruncie rzeczy gra jest, ma podobny charakter. Tyle tylko, że można powiedzieć, że ta gra, którą Wam właśnie za chwilę pokażę, to jest taka trochę tekstówka w nowoczesnym wydaniu, tak? Czyli nie z masochistycznym wpisywaniem komend, jak to było w latach 80. XX wieku, tylko taka troszkę prostsza, tak? Więc tutaj od razu zaznaczę, że tą grę da się ukończyć, słuchajcie, bez solucji. Nie jest ona długa. Nie. Będę jeszcze o tym mówił, ale wygląda to raczej na taką... Próbę, czy potrafimy coś zrobić, a potem dopiero miała być jakby gra główna robiona. To wynika jakby z samej fabuły tej gry, co zobaczymy za chwilę. No ale jest to ciekawy pomysł, ciekawa historia. Jak mówię, można ją ukończyć samemu. Więc jeżeli ktoś chce się pobawić, to niech nie ogląda mojego filmu w tym momencie, tylko sobie pogra dwie godzinki, można grę ukończyć, jeżeli szybko nie wpadniemy na rozwiązania. Dobra, jak widzicie gra się nazywa Tajemnica Karmęż Trasę 35, no jest to gra można powiedzieć przygodowa, w gruncie rzeczy chyba tekstowa, tak, no bo nie jest to point and click na pewno, z tym, że no, nie musimy wpisywać komend, tylko będziemy wybierać z pewnej dostępnej listy, a tak naprawdę w zasadzie to nie ma tu żadnych komend, tylko y, przemieszczamy się pomiędzy lokalizacjami i w kilku lokalizacjach musimy y, co nieco y, zrobić. Dobra, słuchajcie, skąd wziąłem grę? No grę y, dostałem od Mixola, tak? Mixol postanowił mnie y, y, mi dać trochę softu, którego sam posiada na, y, na ZX Spectrum i wśród tych gier, które tam od niego dostałem, była właśnie ta gra, ale to nie jest tak, że musimy ją szukać nie wiadomo gdzie. Gra, grą tą znajdziemy normalnie na specji.pl, tak? I widzimy, że gra stajemnica tajemnica Carmen 35, wydana w 2017 roku. Gra tekstówka, tak? Czyli takiej kategorii jest zaliczona. Kto dokładnie ją zrobił? Nie wiadomo. Jest podpisane, że smog wawelski. Dobra, no i co to mamy? Samą grę Kilka grafik, które też już u mnie widzicie, więc myślę, że, yy, że yy, nic specjalnego. Dobra, słuchajcie, do ukończenia tej gry potrzebujemy yy, dwie rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy mieć spektruma, słuchajcie, na którym możemy coś zrobić. Yy, no i to jest, yy, no gra, ja gram na spektrumie, więc to jest pewna trudność, więc jako mojego drugiego spektruma, słuchajcie, wykorzystam sobie emulator yy, online torinak.com on się nazywa Kuops Jest. Wystarczy. Spokojnie z, z jego pomocą możemy ogarnąć to, co będziemy musieli zrobić. To jest pierwsza rzecz, która nam się przyda. A druga rzecz, która nam się przyda, słuchajcie, to jest Telefon komórkowy z możliwością jakby skanowania QR-kodów, co zaraz zobaczycie. Z tym, że tutaj muszę zaznaczyć, że ja na przykład z iPhone'em miałem problem, bo oczywiście w iPhoneie jest tak, że aparat skanuje QR-kody, natomiast gdy próbowałem jakby użyć iPhone'a do zrobienia tego, co trzeba zrobić w grze, no to mi wyskoczyło, że tam nie ma żadnych istotnych informacji, więc tu był problem. Musiałem ściągnąć po prostu aplikację do czytania QR-kodów. No i dobra, słuchajcie, mamy ekran startowy, na ekranie startowym y, mamy y, tajemnica Carmen Strase 35, naciśnij dowolny klawisz, Speci PL edition 2017. No to ruszamy, słuchajcie. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Wstęp. Wczoraj dostałem list od profesora Arno von Brauna. Profesor zna mnie od dziecka, jednak nie wiedziałem, nie widziałem się z nim od pewnego czasu. Im dłużej czytałem ten list, tym bardziej wydawał się dziwny. Szybko spakowałem potrzebne rzeczy i zamówiłem bilety do Curychu. No i tak jak już widzicie, nie będziemy tutaj pisać komentarzy, tylko po prostu będziemy je wybierać. Będą one pod kolejnymi numerkami. Na razie wielkiej yy, możliwości nie mamy, możemy mieć jeden, no więc wciskamy to jeden. I patrzymy, słuchajcie, co w tym liście. List od von Brauna. Mój drogi, zapraszam cię do Zurychu. Możliwe, że nie zdążę wrócić, zanim przyjedziesz, ale koniecznie muszę się z tobą zobaczyć. Weź ze sobą komputer, który dałem ci na twoje siódme urodziny. Kod do domofonu to cztery cyfry, które na pewno znasz doskonale. Widzimy już zaraz na początku zagadka. No i słuchajcie, ruszamy. Jesteśmy od razu już w Ciurichu. Widzimy, że mamy tu jakąś grafikę. Tych grafik tutaj nie jest dużo, jest ich dosłownie kilka. Głównie jednak będziemy się opierać na tekście. Przed domem. Dom von Brauna na Karmelstrasse 35, więc już widzimy skąd się wziął tytuł gry. Jest otoczony pięknym ogrodem. Na solidnej furtce widzę domową z kodem. Profesor wspomniał w liście, że kod będę pamiętał świetnie. Cztery cyfry, które muszę wpisać, widziałem tysiące razy na ekranie startowym, zaraz po znaku C, tak? Czyli copyright. No słuchajcie, jakbyśmy popatrzyli na mojego klona Harlekina ZX Spectrum, no to byśmy się trochę nacieli, bo, na, bo te cztery cyfry, które widać na moim ekranie startowym, to nie są te same cztery, które widać na oryginalnym Spectrumie, ale ponieważ ja oryginalnego Spectruma też widziałem, więc domyślam się, że cztery cyfry, o które chodzi, to jest tysiąc, 982, tak? Bo takie, taki rok widniał właśnie na ekranie startowym oryginalnego Spektruma. No to dobra, słuchajcie, klikam. Domofon, udało się, otworzyły się. Drzwi otworzyły się z brzęczeniem elektrycznego zamka. No i mamy dwie możliwości. Możemy uderzyć do drzwi od razu wejściowych. No to spróbujmy, ale widzimy, że drzwi są zamknięte. Muszę poszukać klucza. No to w takim razie idziemy do ogrodu. O, jestem w ogrodzie, w oddali widzę altanę i ścieżkę. No i co mogę zrobić? Mogę iść z żwirową ścieżką, lub mogę uderzyć do altany. Więc idźmy najpierw ścieżką. Żwirowa ścieżka, wąska. Żwirowana ścieżka prowadzi w głąb ogrodu. Za rogiem widzę domek z narzędziami, dalej kępę krzewów. No i mogę spadać, słuchajcie, kępę krzewów, domek narzędziowy i śmietnik. No to po kolei kępa krzewów. Kępa krzaków zasłania widok na śmietnik. W krzakach widzę porzuconą torbę peweksu. Pewnie leży tu już od dłuższego czasu. No to tu nic nie ma ciekawego. Patrzymy dalej. E, mamy domek narzędziowy pod trujeczką. Jedziemy. E, domek ma drzwi zamknięte tylko na rygiel. Wchodzę z ciekawości do środka. Znajduję solidny łom. Może przyda się później. No dobra, może się przyda, może się nie przyda. Sprawdźmy jeszcze śmietnik. Pojemniki na śmieci są puste. W altance panuje wzorowy porządek. Mogę wyjść przez otwieraną jednostronnie bramkę przed dom, lub wrócić ścieżką przez ogród. No, czyli możemy jakby opuścić posesję, ale nie będziemy jej opuszczać, bo no, w końcu tutaj przyjechaliśmy, żeby spotkać się z profesorem. No to zobaczmy sobie jeszcze. Słuchajcie, wejdźmy jeszcze do ogrodu. Jeszcze chyba możemy iść do altany. Dobra, idźmy do altany. Waltanie nie znajduje nic ciekawego oprócz starego zarcywiałego, żeliwnego grilla. Już mam wychodzić, gdy zauważam wystający z zadoniczki fragment klucza. Wygląda jak klucz do drzwi wejściowych. Wkładam go do kieszeni. No dobra, czyli słuchajcie, znaleźliśmy to co trzeba. No to możemy się, słuchajcie, wrócić do domu i spróbować wejść do środka. Znaleziony Waltanie klucz pasuje do zamka. Otwieram drzwi. No dobra, i wchodzę do, na korytarz. Wchodzę do dużego korytarza. Po lewej stronie znajdują się drzwi do piwnicy i schody na poddasze. Po prawej stronie są kuchnia i łazienka. Na wprost w głąb widzę salon, sypialnię, bibliotekę i pokój gościnny. No dobra, słuchajcie, no i musimy to tutaj spenetrować. Jak widać, profesora nie ma. Weszliśmy sami do domu. No to na początek uderzmy na schody. No i teraz schody prowadzą do piwnicy i na poddasze. Chodźmy najpierw może na poddasze. Dom jest bardzo duży, ale co zaskakujące, nie ma piętra i jest za to poddasze. No to drzwi na poddasze. Drzwi są zamknięte, chronione przez klasyczny zamek. Przez chwilę myślę, jak się z nie przewić. <laughs> Oj, przepraszam. Ale okazują się otwarte. Dobra, czyli po prostu mogę wejść na to poddasze. Wchodzę. Poddasze. Na poddaszu porządek. Widzę pudło z... i dużą skrzynię. Przez okno wpada sporo światła. No to sprawdzam, co jest w pudle. W pudle same skarby. Amstrad CPC 464, sam coupé. I nieotwierane pudło z amigą 600. Mogłaby być z tego piękna kolekcja. Odsuwam pudło, a pod nim znajduję niewielki przycisk. Przełączam go i słyszę odgłos przysuwanego regału lub szafy. Skąd dobieg ten dźwięk? Z salonu. Biblioteki czy pokoju gościnnego? Muszę to sprawdzić. Więc zaraz będę to sprawdzał, ale jeszcze zobaczmy, co jest w skrzyni. W skrzyni Więcej Skarbów. Można by urządzić całe retroparty. Zaczynam się zastanawiać, co może być w garażu, skoro profesor jest takim wielbicielem staroci. Pewnie stoi tam co najmniej Mercedes W116. A może coś jeszcze ciekawszego? Dobra, do garażu w sumie nie możemy się udać, więc schodzimy na dół. Brak takiej lokalizacji. Na schody. Możemy, słuchajcie, na korytarz. Możemy jeszcze spróbować uderzyć do piwnicy, więc zobaczmy sobie tam, co tam jest w tej piwnicy. Wchodzę do piwnicy. Ściany z betonu, trochę zbyt solidne, jak na zwykłą piwnicę w tej dzielnicy. Wszędzie panuje nieskazitelny porządek. Żadnych pajęczyn, butelek czy śmieci. Nieco zbyt czysto, zauważam. Poza tym piwnica jest dość mała, jak na powierzchnię domu nad nią. No, ale na razie nic tu więcej zrobić nie możemy, więc wracamy sobie do góry. No i wychodzimy na korytarz. Dobrze, no to skoro już i piwnicę, i poddasze mamy ogarnięte, no to salon. Salon jest dużym pomieszczeniem, po prawej stronie ma przejście do biblioteki. W salonie znajduje się olbrzymie biurko z pamiątkami, a na nim maszyna do pisania kolosus. W maszynie wkręcona jest kartka papieru. Zaraz, zaraz. To, co znajduje się na kartce, przyciąga moją uwagę. No to sprawdźmy tą maszynę. Na kartce widzę dziwny tekst. Już chyba domyślam się o co chodzi. Dobrze, że wziąłem ze sobą ZX Spectrum. Tak jak prosił profesor. No to patrzmy na tą kartkę. Kartka w maszynie. Safe. No i słuchajcie. No i jest zagadka. Pierwsza, taka poważniejsza, którą musimy jakoś ogarnąć, a mianowicie mamy tu coś wypisane. P jakieś współrzędne, D jakieś współrzędne i C jakieś współrzędne. No, i jak wspomniałem, tutaj przydałby się nam spektrum, więc skoczmy sobie szybko do naszego spektrum. Widzicie spektrum mam tutaj troszkę go przerzucę do góry. Jeszcze nie mam spektruma, widzicie na razie coś innego, no ale to nic nie szkodzi. Dobra, tu mam spektrum. I właśnie tą datę 1982, która była w spektrumie. No i słuchajcie, i jeżeli ja to na chwilę może jeszcze wyłączę, wyłączę, czekajcie. O, tylko teraz grabber mam wyłączony. No widzicie, co to może być? Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że wpadłem na to dość szybko ponieważ no pisałem ostatnio programy na spektrumie, co wam ja zresztą pokazywałem no i jak się tak mu przyjrzałem, no to P skojarzyło mi się od razu z plot tak, więc plot ustawiamy się w jakimś miejscu ekranu naszego graficznego w spektrumie D od razu skojarzyło mi się z draw tak, szczególnie że są tutaj wartości ujemne, a przy P nigdzie nie ma nie? więc to jasno wskazuje na to, że to będą jakieś współrzędne ekranu a to będzie rysowanie o, y Jakichś tam odcinków, tak? No i w końcu C i trzy współrzędne, no to cyrkel, nie? Które pierwsze dwie prawdopodobnie wskazują na położenie środka naszego okręgu, natomiast to jest, zdaje się, promień okręgu. No i słuchajcie, napisałem sobie ten program na moim wirtualnym spektrumie, no bo ten bardziej fizyczny miałem zajęty. Czekajcie, teraz go sobie załaduję. Dobra, zasłonimy to. Dobra, tutaj. No i przepisałem właśnie ten program w Basicu no i możemy go sobie, słuchajcie, w tym momencie uruchomić i zobaczyć, co w zasadzie, a no właśnie, oczywiście samo R wystarczy, się stanie. No i dobra, słuchajcie, w wyniku wykonania tych komend, które tam znalazłem na tej karcie z maszyny do pisania uzyskuję taki oto kod, który będzie kodem do sejfu. Więc za chwilę go sobie użyję, na razie go sobie Zapamiętuję 6912. Dobra, no to słuchajcie, jedziemy dalej. Yy, mamy już kod, ale może jeszcze sobie zobaczmy, co mamy jeszcze. Mamy schemat. W salonie wisi piękna reprodukcja rysunku technicznego rakiety Saturn V. Wydrukowany na doskonałej rozdzielczości blueprint przyciąga mój wzrok na wiele minut. Myślę sobie, jak wiele lat dzieli nas od ostatniego lotu na Księżyc. Prawie pół wieku. No i słuchajcie, i też mi się przez chwilę wydawało, że to jest jakaś ważna informacja i że może być do czegoś zastosowana, szczególnie gdy potem nie potrafiłem znaleźć jednego kodu. Ale tak naprawdę nie jest nam do niczego potrzebna. Na kanapie leżą porozrzucane czasopisma. Nie znajduję nic ciekawego oprócz numeru, trzeciego numeru Bajtka. Skąd on się tu wziął, przecież profesor nie zna polskiego. A może? No więc to też są takie informacje, które wydaje się, że mogą się do czegoś przydać, ale tak naprawdę nie do końca. Dobra, biblioteka. No proszę, za książką o assemblerze Motorola 68000 widzę safe. Gdzie znaleźć trzy cyfry kodu? No to dobra, już te cyfry mam, ale zanim ogarniemy sobie safe, to zobaczmy sobie jeszcze pozostałe lokalizacje. Czyli zobaczmy sobie kuchnię. Kuchnia jest gustownie urządzona. Meble z nierdzewnej stali. Piękna amerykańska lodówka w stylu lat 50. No to co na lodówce? No właśnie, i to jest druga rzecz, która nam się przyda. Na lodówce widzę magnesy z licznych podróży profesora. Jest też moja kartka z Sopotu, oczywiście. Ale co tu robi przyczepiony czerwonym magnesem kod QR? No i do tego kodu sobie zaraz jeszcze wrócimy, ale może idźmy na razie, na razie dalej. Co tu jeszcze mamy? Stoł kuchenny. Na stole panuje porządek. Widać, że profesor nie opuszczał domu w pośpiechu a no, jeszcze możemy zajrzeć do szafek. W szafkach ryż i specjały kuchni tajskiej. Są także grzybki z polską etykietą. Przeterminowane w roku 1997. Okej, okay. no to mamy zwiedzoną kuchnię. Zobaczmy sobie jeszcze łazienkę. Łazienka jest bardzo duża. Na środku stoi niezabudowana wanna. Na kaloryferze wisi zielony ręcznik. No to co tam w szafce może... W szafce zauważam nici dentystyczne i jednorazowe rękawiczki gumowe z bakelitu. No, a może jeszcze pralka? W pralce cisza i spokój. Jest ustawiona na program intensywne pranie. No więc jak widzimy tutaj tych informacji jest dość dużo. Większość do niczego nie potrzebna. Idźmy sobie jeszcze do pokoju gościnnego. Instaluje się w pokoju gościnnym. Wrzucam graty na łóżko i do szafki. Spektrum stawiam na biurku. Na szczęście monitor ma Wejście TV. No to jeszcze co jest w szafie? W szafie jest stary koc i stara dyskietka trzycalowa. Skąd wziął się taki zabytek w tym miejscu? Dobra. Zerknijmy na komputer. Kolejny ciekawy zabytek w domu profesora Next z pierwszej serii produkcyjnej, pewnie 20 lat temu kosztował majątek. Tak? No to jeszcze biurko. Na biurku dwie szuflady. Biurko ma dwie szuflady. Na biurku niemiecka wersja Hyperiona Dana Simonsa. Z ciekawości przeglądam ilustrację. Hyżwar wygląda przerażająco. No dobra, czyli w zasadzie nic ciekawego tutaj nie ma. Zostaje nam jeszcze sypialnia pod szóstką. W sypialni znajduje się duża komoda, szafa i biurko. Na łóżku leży wzorzysty koc z wizerunkiem księżyca. Dobra, komoda. W komodzie są prywatne rzeczy profesora. Trochę mi niezręcznie do niej zaglądać. Czuję się jak złodziej. Biurko. Na pięknym, dębowym biurku znajduję koperty i papier. Taki sam jak list, który otrzymałem niedawno. Szukam jakichś wskazówek, ale widzę tylko krótką notatkę z napisem: Pilot biblioteka. No dobra, czyli mam szukać pilota w bibliotece. Jeszcze jest szafa. Otwieram szafę i widzę ubrania profesora. Na dole karton. Na oko nigdy nie otwierany z Sinclair'em QL. Skąd profesor ma taki skarb? Wyobrażam sobie, za ile poszedłby na Allegro. Może wrócę później i go obejrzę. No i dobra, słuchajcie, to jest wszystko, co tutaj mogłem ogarnąć, ale tak naprawdę, już w drugiej lokalizacji, w zasadzie w pierwszej tutaj, wchodząc z korytarza, mam ten save, tak? Czyli otwórzmy sobie ten save teraz. Dobra, czyli teraz idziemy do biblioteki, bo ten save jest w bibliotece. I teraz sobie dajemy save. No i wpisujemy. Ym, słuchajcie, czyli to, co tam uzyskaliśmy, czyli 6, 9, 12. Doskonale. Przepisanie programu zajął mi chwilę, ale poprawnie zgadłem. Co trzeba zrobić. Profesor jest prawdziwym wielbicielem zagadek. W sejfie znajduje dziwny pilot radiowy. Ciekawe, do czego może służyć. Wciskam przycisk i po chwili czuję jak dom dosłownie drży w posadach. Biegnę do piwnicy. No to biegnę, słuchajcie. Korytarz. Schody. Piwnica. Dobra. I poza tym piwnica jest dość mała jak na powierzchnię, no więc wchodzę do laboratorium, bo już teraz mogę tam wejść. Tak naprawdę piwnica jest ogromna. Jedna ze ścian zniknęła po użyciu pilota. Za nią widzę wielkie pomieszczenie, laboratorium. Pod ścianą pod ścianą stoją Mindframe IBM-a i parę nowoczesnych terminali. Po prawej stronie piętrzy się stos pamięci do Sinclaira QL i macierz dyskowa do Mazowi. Na jednym z terminali widzę żółtą karteczkę. No to czytam karteczkę. Na karteczce znajduje się krótka informacja, zaloguj się do terminalu, znajdziesz tam drugi list ode mnie, font brown. Ciekawe, czy poprawnie rozszyfrowałem hasło do terminala. No i powiem Wam, że to sprawiło mi dość sporą trudność, no głównie przez to, że ten kod QR mi nie zadziałał poprawnie na początku. Oczywiście ten kod znajdziemy właśnie, znaczy ten kod do terminala znajdziemy, odczytując ten kod QR. Ja tu kombinowałem z tym księżycem, z tym ostatnim lotem na księżyc, z pilotem tego lotu, który ostatecznie nie poleciał, i tak dalej, i tak dalej, nic oczywiście nie pasowało. A to dlatego, teraz się wrócę na korytarz, słuchajcie. Dobra, czyli ta kartka wisiała w kuchni na lodówce. Biorę sobie mój telefon, słuchajcie. No i najpierw użyłem normalnie aplikacji aparatu. No i spróbowałem, słuchajcie, z. Zeskanować, co tam jest, i otrzymywałem komunikat. Brak używalnych danych. Wykryto kod QR, ale brak używalnych danych, słuchajcie. No i dopiero potem sięgłem po inny telefon i odczytałem kod bez problemu. No a potem zainstalowałem sobie, słuchajcie, odpowiednią aplikację, taką już stricte do kodów QR w iPhone. Ie. I okazało się, że w iPhoneie też się da, słuchajcie. O, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, pewnie kiepsko, ale jest tu informacja. Terminal i hasło do terminala. No to dobra. Idziemy wpisać hasło do terminala: kuchnia, korytarz, schody, piwnica, laboratorium, terminal i wpisujemy hasło. No właśnie, tylko czy teraz znajdę ten kośnik, czyli slash. Czyżby to była data, słuchajcie, nie wiem, premiery, spektruma? Na rynkach, aż nie sprawdziłem tego, ale 82 rok mogłoby się zgadzać. Dobra, wpisujemy. Na terminalu widzę list profesora. Mój drogi, musiałem mieć pewność, że tylko ty przeczytasz tę wiadomość. Otrzymałem bardzo ciekawą propozycję współpracy od pewnej firmy. Jest zainteresowana prototypem komputera, nad którym pracowałem jeszcze pod koniec lat 80. Wybieram się do nich za tydzień. Na wszelki wypadek zostawiam jednak tę notatkę. Jeśli nie wrócę przed 4 czerwca, mój adwokat wyśle do ciebie list. Będzie to oznaczać, że mogę mieć kłopoty. Dobra, mamy jeszcze epilog. Gratulacje, udało Ci się skończyć grę. Ale kto uratuje profesora Rafon Brauna. Może spróbujesz w kolejnej części. Tymczasem wpadnij na. I mamy podany adres. Słuchajcie, czyli to wyraźnie nam sugeruje, że powinna być kontynuacja tej gry. No ale do tej pory nie ma. Mimo, że od premiery No Mija już, słuchajcie, prawie 4 lata. No i nie ma kontynuacji. Ciekawe czy się kiedyś doczekamy. No. Tutaj ja wejdę sobie jeszcze na ten adres. Micro. Ukośnik TCS. Dobra, w zasadzie nie powinienem Wam tego adresu pokazywać, ponieważ jest to adres dla tych, którzy grę przeszli. No, jak widzicie, tutaj się wpisałem. 30 marca, bo wtedy ukończymy ją po raz pierwszy. Jest kilka osób wpisanych. Hall of Fame tutaj jest podpisane. Jeszcze z ciekawości możemy zobaczyć na samą stronę tego Microgames, Ale jak widzicie, strona nie istnieje. Coming soon, tak? Więc, no, może ta produkcja była planowana, być może się jeszcze kiedyś wydarzy. No, na razie żadnej kontynuacji nie ma. A szkoda, bo mogłoby to być ciekawe jeszcze raz przypominam, że graliśmy w grę Tajemnica Carmen trasse 35 nie ma zbyt wiele informacji w internecie jakbyście szukali na temat tej gry, owszem możemy sobie tą grę pobrać z kilku źródeł, a najwięcej co możemy przeczytać to jest chyba tutaj spodziewałem się typowej tekstówki, czyli takiej z wklepywaniem komend tymczasem jest to tekstówka uproszczona, w której czynności wybieramy wciskając konkretne klawisze i całkiem fajnie wyszło są też ilustracje, z których jedna jest niezbędna do ukończenia gry. Szkoda, że gra jest tak krótka i akcja urywa się w ciekawym momencie. Mam nadzieję, że kontynuacja wkrótce ujrzy światło dzienne. No, mamy rok 2021, no na razie tego i kontynuacji niestety nie ma. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam wszystkim za uwagę. Kolejna tekstówka za, na spektrum jest zaliczona, a kilka takich jeszcze polskich produkcji tutaj znajdziemy, więc myślę, że jeszcze sobie w co nieco pogram. Do zobaczenia.